należałoby chyba tylko życzyć, żeby jak najwięcej było takich brygad jak pańska w Polsce, żeby wszystkie mieszkania były właśnie tak wykonane, żeby no, nie było... Panie redaktorze... Zygmunt Jaskulski, lat 42, elektromechanik, właściciel warsztatu naprawczego, żonaty, ojciec dwojga dzieci. To jak będzie? A wiesz, i odczep się. Ale pieniądze dostaniesz jutro. Bolesław Pacuła, lat 46, rymarz. Właściciel warsztatu rymarsko-kaletniczego, żonaty, ojciec trojga dzieci. Tadeusz Karasiński, lat 52, mechanik samochodowy, właściciel warsztatu mechaniki pojazdowej, żonaty, ojciec dwojga dzieci. To on nie pyta, czy płacę gotówką. Stary, mówię, a ja? Wojciech Misiurski, lat 34, kierowca samochodowy, właściciel taksówki osobowej. Kawaler. Leon Badziak. Pracownik umysłowy, lat 45. Kasjer w oddziale Narodowego Banku Polskiego. Żonaty. Ojciec ośmiorga dzieci. Karta idzie, to nikt nie wchodzi, tak? No. Dawaj. Dawaj, tak. Szybciej. Trzy, cztery, pięć. Za 500. No co jest, ostatnie rozdanie, nie wchodzisz? Daj 3. No. 10. Będzie się kosztować 3000. Te twoje 3? I jeszcze 3. I 6. Wchodzi ze mną? Nie widzisz, wariacie, że mu karta wali. Muszę kupić skóry, inaczej bym cię sprawdził. Pokaż, co masz. Zaraz, za oglądanie się płaci. No powiedz, co miałem. Nieźle umęczyłem. Trzeba zapłacić. No, kończy się już. Tak, jest, zbijamy się, zbijamy. Ula, cholera, miałem. No nie, Wojtek? No. Balety na damach. Już teraz wiem, Boluś, co ci zgubiło. Dobra, masz. Zaraz, panowie, a kto to posprząta? Wiesz, Wojtek. No, zbierajmy się z tym. Wiesz to. Szybko. Ile utopiłeś? Kiedy wpaść po wózek? Jakieś 2-3 dni. Cholera, grzebie się z tym, jak słowo daje, no. Tak się złożył. Mogę się zgodzić do ciebie na ryczałt. Ty? Ta. Jesteś dla mnie za drogi. A, i ty mówię mój bywszy wspólnik. Właśnie dlatego. Za dobrze cię znam, gagatku. Kantujesz, gdzie się da. A ty niby nie, co? Trzeba jakoś żyć. Cześć. Thank you.
Prosta sprawa, panie dyrektorze. Wkładamy klucz do zamka, dociskamy i w prawo. To wyłącza panu instalację. A teraz normalnie, w lewo. O. Proszę. To wszystko. Jutro przyślę z dyrekcji zgodę na piśmie. Panie dyrektorze, na wszelki wypadek niech pan podpisze ten protokół. Protokół czego? Konieczności naprawy instalacji alarmowej u prywatnego rzemieślnika. Nie mogliśmy z tym czekać do jutra, to by było wbrew przepisom. Proszę. Nie uciekaj, Leon. Ty też podpisz. Sprawę rachunku załatwimy jutro. Niech pan wpadnie do mnie z rana. Dobrze, dobrze. Schowaj pan klucze do kasetki, panie Wadziak. Tak jest, panie dyrektorze. Panie Telemarczyk, wszyscy wyszli? Już dawno, panie dyrektorze. Czy ma pan firmową pieczątkę, panie Zygmuncie? Co? Zatkało pana. Nie, no chyba. Panie doktorze, ile tu jest? No niech pan zgadnie. 3 miliony. Mało. 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 6. Mało. Zygmuś. To jest bank. Dorzuć jeszcze trochę. Uspokój się. Nie pal. Mówiłam ci, żebyś nie palił. Przecież dziecko jest. Pal, słyszysz? Wynoś się z tym papierochem, ty. Wynoś się stąd. Dobra. Co się stało? No,
Powiedz mi całą prawdę. Ja nie chcę się dowiadywać wszystkiego od sąsiadek. Co najgorsze, to ja chcę wiedzieć od ciebie. No powiedz mi. No powiedz mi, co jest grane, proszę cię. Widziałaś kiedyś pancerną kasę? Dajesz mi spokój. Zobacz, to jest duża, stalowa szafa. Myślisz, że ja głupia jestem? Tu masz dwie stalowe płyty, żużlem wypełnione. Tu masz tak samo drzwi, podzielone na pół. Pełna pieniędzorów. Rozumiesz? Tu masz tysiączki, pięćsetki, setki. To tak samo. Tysiączki, pięćsetki, setki, pięćdziesiątki, na dole drobiazg, nieważne. Ile mniej może być? Nie wiem. No zgadnij, ile mniej może być? Nie wiem, milion. Co? Stan kasy 18 634 200 zł. No. Więc jednak... Co? Masz kogoś? A co ty wygadujesz, Teresa? Uspokój się. W tereniu, no. Uspokój się, kochanie. Nienawidzę cię, nienawidzę cię. Tereska. Powiedz, chciałabyś mieć tyle pieniędzy? Nienawidzę cię. Chciałabyś mieć tyle pieniędzy? Nie masz nikogo? Pięćset, tysiąc, tysiąc sto, tysiąc dwieście pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt. 1280. W porządku? Tak jest. Zygmunt? No? Telewizor mi nawalił. Nie znalazłbyś trochę czasu? Oj, Leon, dla ciebie zawsze. Porządny z ciebie chłop, Zygmunt. To sześć. Wpadnij jutro do mnie. Dobra. Cześć. Cześć. Cześć, Zygmunt. Cześć, Marian. Serwus. Co tydzień i noc tu służysz? Zmiennik na chorobowym. A jak leci? No jako tako. A co u ciebie, w porządku? Tak, słucham. Tak, portiernia. Cześć, Boluś. Cześć. Jak leci? Powolutku. A co ty dzisiaj, nie pracujesz? Ja już swoje zarobiłem. Takiemu to dobrze. Bo nie każdemu chce się ruszać głową. Boluś, masz 10 groszy? O co ci chodzi? O 10 groszy. Ile chcesz za to? Bierz i odpieprz się. No widzisz, Boluś, nie umiesz robić interesu, no. Na początek masz za to 500 zł. A jak będziesz chciał pozamieniać te swoje grosze na takie papierki, to powiedz tylko jedno słowo, tak. Zygmuś, dużo to będzie kosztować? 400. 400 zł? Od ciebie biorę tylko za część. Dziękuję ci. Największego, najdłuższego domu chyba w Polsce. No jak gra? 500-metrowego domu. W tej chwili pracuje brygada... Dyrektor miał rację, ty masz naprawdę złote ręce. Dobra, dobra, chodź, coś się pokaże. A oni niech zasuwają. Pasuje ci? Daj spokój, no muszę iść, przyszedłem prosto z pracy. Ze mną się nie napijesz. No ale tylko jednego. Oj, ty ciągle tylko liczysz i liczysz, Leon.
wystarczy. Zdrówko. Zdrowie. Siedź. No jak, robimy to razem? Przestań o tym mówić. No to wypijmy. Nie, nie, dziękuję, Zygmunt, dziękuję. Nie gniewaj się, ale mam teraz takie drobne trudności z finansami. I zawsze będziesz miał dupę, jak nie ruszysz głową. W razie czego ja pierwszy wpadnę. Pieprzysz, ty tylko informujesz, a my odwalamy całą robotę. Zygmunt, mam żonę i 8 dzieci. Ja też mam. Zdrówko naszych dzieci. Tylko, że ja o nich myślę. No, Buźka. A teraz za tatusian. Otwórz, 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 otwórz. A ty też jest. Weź go. No zaraz, no widzisz, że mam ręce zajęte. No bierz go, nie mam czasu. Na długo jedziecie? Tato, nie zapomnij o balonówce. Nie będę ci kupował żadnej gumy. Cukierków ci kupię. Kto ja nauczył żuć te świństwa? Nie bez. Zygmunt! 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 No przecież nie dałeś mi ani grosza. Wczoraj dałem ci 500 zł. No zapłaciłam, przecież za mięso, za ser. Jadę do Wrocławia, po części muszę mieć pieniądze. A to ja z książeczki wezmę, dobrze? Ani mi się waż. No to ja pójdę do roboty i wszystkim się zajmę i będę miała wreszcie swoje własne pieniądze. Ja mam tego dosyć, tego z wydzielenia. Nie chcę tego wszystkiego, nie chcę, nie potrzebuję. No, nie, wrócę, nie. To się dam pieniądze, nie. No. Dam ci. Będzie mi cały czas wydzielał i wydzielał. Nic, tylko dawaj i dawaj. Co się stało? Rodzona żona nie ma litości. Ciągnę ze wszystkich stron. A ty na teraz nie narzekaj, to dobra gospodyni. Czy ja mówię, że zła? No. Nie pompuj tak, bo zaleje świecę. Pieniądz jej cieknie przez palce jak woda. Ty wiesz, że mnie stuknęli na 5 kół? Wyrównanie aż na cholera. A ja się pytam, kto mi to wyrówna wszystko, co ja wkładam w tego trupa? Kto? Nie becz, nie becz. Przecież wierzę ci przywiezie. Ubierz się. Pójdziesz do sklepu po cukier. Co się tak wleczesz? Wyprzedź go. A co wyprzedź go i wyprzedź? Czym go mam wyprzedzić? Tym gratem? Sprzedaj i kup nowy. Nowy? Ja właśnie kombinuję, jak zdobyć trochę grosza na remont, a ten mi mówi nowy. Nie na remont, tylko na nowy wózek, Wojtuś. Tu remont niewiele pomoże. No to powiedz, skąd wziąć na ten nowy wózek? Jest takie jedno miejsce. Brałeś już? Jeszcze nie. Aha, no to poczekam, aż weźmiesz. Sam nie dam rady. A, szukasz wspólnika? Już go znalazłem. Takiś pewny? A co, źle ci było ze mną? Nie za dobrze. No to jak teraz wejdzie ze mną do spółki, to sobie kupisz 100 takich kwiacików. Dobra, 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 już to kiedyś słyszałem. Co to za pieniądze? Za części. Oj, Leon, Leon. Masz za dużo? Za dużo. Zastanawiam się właśnie, za co dzieci na wakacje wysłać. Dużo potrzebujesz? Daj spokój. Starczy? Kiedy ja bym ci to oddał, Zygmunt? Oddasz, jakbyś miał. Ale kiedy? Kiedy, Zygmunt? Daj spokój. Padnę telewizorek.
Ale cacka. Turystyczny? Tak. Pewno drogi, nie? Drogi? Że też ludzie mają pieniądze, żeby takie zabawki kupować. No widzisz, mają. Ty też możesz mieć. To ja już pójdę. Pakowałem całą swoją forsę, jaką miałem w tych hodowlach. A teraz, kiedy nadarza się okazja, że mogę ją powiększyć, bo właśnie teraz przyszły piękne sztuki, to właśnie teraz nie mam cholera jasna ani grosza, no. No bo i tu co, jestem kasa pożyczkowa. Oj, Sigmund, Sigmund, no. Mówiłem ci, skąd można wziąć pieniądze. Nie skorzystam. Ale czekaj, Wojtek, nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany. To co, pożyczysz? No pytam, pożyczysz? Zrozum, ja muszę mieć te pieniądze do jutra, no. To jest pewna sprawa. Czego ty się boisz? Może dla ciebie. Siedź, mamusia. No na co czekasz? Ja ci drugi raz szurnę. Cześć, stary, w domu? Przy kolacji. Aha. Niedobrze, Helena. Co niedobrze? Tata, przy pan jest Górski. Niech poczekają. Siedź. Siadaj, kończ. Jak kocha, to poczeka. Mamuś, weź ich do drugiego pokoju i daj im po kielichu. To ja przyniosę te. No jak rozmawiałeś ze Zdzichem? A ty co ty myślisz, że zamiana mieszkania to jest tak pach, pach, tak szybko to się robi? No dobrze, przecież trzeba z nim pogadać, przecież trzeba to szybko załatwić. No ale ja przecież cały czas o tym myślę, no chyba dobrze o tym myślę. Matka ma sama zmywać kuchni, idź jej pomóc. No szli, idź jej pomóc. No, no idź, 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 idź. Co jest? Słuchaj, Tadek. No? Jest do zrobienia dobry interes. Chcesz zarobić 2 miliony? A można trafić więcej. To lotka. Gdzieś kładł ten lakier? U Kamińskiego. Ile dałeś? 6. To jest dar. No co, to jest lakier za dolarki. Z fabryczki Sadowskiego. Przestańcie pieprzyć o tych lakierach. Zrozum, że to jest interes, jakiego jeszcze nie było. Konkretnie. Myślisz, że się zgodzi? Wygląda na to, że tak. I się go zna. No nie wiem. Pazerny na pieniądze, jak mało kto. Wtedy będzie nas 4. Mało. Damy sobie radę. Ja was podwożę i ubezpieczam. Ty, Pacuła i Karasiński pracujecie w środku. No i o co chodzi, no? A potem strażnik idzie na komendy i wymienia nasze nazwiska. Kto? Telemarczyk. Zna tu każdego. Pozna po głosie i z wyglądu. Żebyś nie wiem, co na głowę włożył. Karasińskiego nie zna. Nie, to musi być ktoś młody, szybki. To w czapę go i po głopocie. Ej, Wojtuś, naoglądałaś się westernów, a tu jest PRL. Boisz się? Ale Stasiu, no nie możemy tu rozmawiać, no. Może byś urwał na godzinę, co? Nie, nie da rady, nie. Może się jakaś awaria przydarzyć, wiesz. Nie ma tu kogoś, kto by cię zastąpił. Znajdzie się, ale ja nie chcę, rozumieć. Na godzinę. Nie, po robocie. O której? O 3.
O, cholera, spóźni się na pociąg, a pół godziny na rozmawianie wystarczy. Wystarczy. Wystarczy, bo ci jedno muszę powiedzieć. Ja jeszcze raz mówię nie. To jest twoje ostatnie słowo? Ostatnie. Ach, ty chcesz tu harować? Zdrowie stracisz, no zastanów się. A daj spokój, ty nie widzisz, że w gówno leziesz? To czasami przynosi szczęście. A wiesz, że gówno śmierdzi? Wiesz, no. A co ty tu zarobisz, no, Stasiu? Ja nie narzekam, rozumiesz? Ale nie chwalisz. Padnij do mnie po robocie, popijemy, popatrzysz, może sam pochwalisz. Panie Dylong, czekają na pana na dźwigu. Już lecę! Widzisz? Ty mówisz, urwie się na godzinę. Tu godzina kosztuje miliony, rozumiesz? Cześć, Zygmunt! Dwa lata temu zacięły się w skarbcu zamki. Trzeba było kuć podłogę. Znaczy podłogę w skarbcu, bo w kotłowni to jest strop. Pomyślałem sobie, że świeży beton ze starym tak nie wiąże. Poza tym w tę dziurę zamiast jednej stalowej płyty włożono dwie mniejsze. To znaczy, że przystępujesz do spółki? Nie, Zygmunt, tego nie powiedziałem. Już przystąpiłeś. No ale przecież o tym wiedzieli wszyscy w banku. Ty z tym przyszedłeś do mnie. A masz świadka? Oj, Leon, uspokój się, no. Lepiej mi powiedz, kto na noc zostaje w banku, albo o której sprzątaczki przychodzą. Zygmunt, nakryją nas, stracę wszystko, opinię, posadę, dom, dzieci się będą wstydzić takiego ojca. Ale daj spokój, nikt o tym nie będzie wiedział, no. Dojdą do tego, mają sposoby. Alibi ci znajdę. Jakie? Aż. Urządzisz kolację, zaprosisz wszystkich znajomych i do białego rana. A co ja z tego będę miał? Ja dzielę porówno. To co mam robić? Informujesz. Odciski kluczy. Od wejścia? I od kotłowni, pewnie. Aha. I co jeszcze? Klucze to raz. Ilość gotówki w kasie dwa. Czas służby wartowniczej trzy. Urządzenia alarmowe, których nie znam, 4. Ludzie z banku 5. Pomiary kotłowni 6. W tym miejscu trzeba się przebić. Dlaczego akurat w tym, a nie w tym? Tu już kiedyś kuli, najsłabsze miejsce. Beton czy cegła? Najpierw cegła, potem beton, w środku zatopione dwie stalowe płyty. Zwyczajne kucie nic nie da. To co proponujesz? No nie wiem, trzeba pokombinować. Tadek, zaraz, o czym wy mówicie? Ty, powiedz temu z banku, żeby ci zrobił odcisk kluczy od skarbca. No przecież to jest najważniejsze, nie? Tak? A może macie jeszcze przynieść klucze od kasy? Tadziu, na śledztwie milicja dowiaduje się, że dostęp do kluczy ma tylko dyrektor i kasjer. I sprawa robi się jasna. Nie widzisz? Nie no, jak Boga kocham, Tadziu. I tak będziesz kół w banku? Jak masz wysokości 3,42? Trzeba położyć skrzynki, wleź i tak. Tadziu, tak to będziemy się przebijać 2 lata. A wiesz, ile na to mamy czasu? 2 godziny. Daj wiertarkę. Trzymaj. Co jest? Cholera. Przegrzewa się.
Taka maskarada uprawiana zawodowo daje dziś nadzwyczajne korzyści. Myślisz, że nie znam takich, którzy swoje świństwa szczelnie okryli płaszczem uczciwości? Kiedy przywieźli torf? W południe. Zapłaciłaś im? A co miałam na ciebie czekać? No dobra. Zygmunt! A? Przyszedł młody Wiśniewski. Chcę, żebyś go wiózł na ślub. Za ile? 600 zł. Nie mam czasu. Sobota na niedzielę przyszłego tygodnia. Dlaczego sobota na niedzielę? Bo w niedzielę nie ma nikogo w banku. Można planować na tydzień naprzód? Wiadomo, ile będzie pieniędzy w kasie? A jak będzie za mało do podziału? Będzie, ile trzeba. Konkretnie ile? Według informacji 16 milionów. Wystarczy? Chryste, takie pieniądze. Zostało jeszcze parę spraw do załatwienia. Obstawa to raz. Dwóch ludzi, których Telemarczyk nigdy nie widział i nie słyszał. To może Tadek nie jest stąd? Nie, Tadek czeka w lesie. Trzeba znaleźć tych dwóch. Ty, Bolek, weź na siebie jednego, a ja załatwię drugiego. To nie będzie takie proste. Daję ci 4 dni. Broń to 2. Ja mam zakopaną belgijkę, ale bez amunicji. To przynieś mi tę belgijkę. Maski to 3. Sam je załatwię. A rękawiczki? Przecież nie możemy zostawić śladów. Zajmij się, Wojtuś, tym. Tylko żeby w nich czucia w palcach nie stracić. Aha, nie zapomnij o garniszcze z mieszanką dla zatarcia śladów. No i 4. Samochody. No, panowie, wyszykować jak na rajd. Nie muszę tłumaczyć, co by się stało w razie nawalanki. Które? Te. No, pasują? O, świetne. Proszę te. I te, ile płacę? Chwileczkę, i te też, wszystkie. Coś ty zwariował? Lubię, jak są wygodne. Nie będę za każdym razem latać na PKO. Muszę mieć pieniądz pod ręką. A jak pieniądz jest w domu, to trzeba być czujnym. Nie jest tak, ojciec? Czekaj, bo się ubrudzisz. Umiesz się obchodzić z bronią? Z wojska zostało. Wiesz, że to parabel? Dam sobie radę. Wchodzicie we dwójkę do banku, wiążecie strażnika i wsio. Reszta należy do nas. No co to taka filozofia? Może i nie filozofia, ale do tego potrzebny jest ktoś inny. Ja się do tego nie nadaję. Boisz się? Myślisz? Nie no, wiem, jaki jesteś, Jasiu. Widziałam cię w telewizji ostatnio. Wiesz, po tej sprawie z kłusownikami. Byłeś bardzo dobry. Dlatego przychodzę z tym do ciebie, no. No, dziękuję ci, że sobie o mnie przypomniał. Moja rada. Daj sobie z tym spokój. Nie chcę ci przypominać, ale gdybyś sypnął, to czapa. Nie jestem sam. Straszysz? Odstraszenia to są duchy, Jasiu. Grozisz.
Upominam na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek to mnie możesz posłać w topę, rozumiesz? W dupy to ty mnie byś całował, Jasiu! I to nie za długo! Dylonk i Czmiel odmówili. No i bardzo dobrze. Będzie nas mniej do podziału, nie? Bez tych dwóch nie ruszymy. Konkretnie, co robimy? Pogadam z bratem, przekonam go. Polega, co z twoim szwagrem? Łamie się. Siedzi u niego w kieszeni, a ten pozwala mu się łamać. Zażądaj zwrotu pożyczek. Może racja. Jak znam tego twojego szwagra, to woli brać niż dawać. To spróbujmy bez nich, no panowie, no o co chodzi, no? Nie, nie, tydzień musimy poczekać. Znowu tydzień tracić. Dwa miliony, na łebka. No i z czego ty się śmiejesz, bucu? No co, czego się dorobiłeś? Tego motorka? Tej budy? Ty będziesz mi uczył życia, pijaczku? Ty? Paniaczku, masz coś do pisania? Poczekaj, gdzie jest ten mój kajecik? No, no. No co? No masz, pisz. Co pisać? No pisz, donos do Wydziału Finansowego. I to są te twoje żarciki, no? Uważaj, to jest tak, dom to jest milion, piszę milion, ogród to jest 300 tysięcy, no. Samochód 160, warsztat 300, potem szklarnia. Jaka tam szklarnia? No, w porządku, w budowie szklarnia. To jest milion, milion. No i te pieniądzory, co masz razem z Tereską, to jest najmniej. To, to jest pół miliona. Pół miliona. Razem tak. To jest 3 620 000. Proszę, tym ryzykujesz. Proszę. Braciszku, to jest na papierku, a ja potrzebuję gotówki. 25 minimum. Ale nie dla mnie. O! My przerzucamy worki przez mur i wsiadamy do taksi Misiurskiego. A wy likwidujecie ślady. No jak? Coś mi tu nie gra. Co? Spluwy. Dziesiura? To jest bank, a nie jakaś frajerska sprawa. Dla ciebie to jest bank, a dla mnie to jest... Pieprzysz. Co to jest? Belgijka Karasińskiego. Na gruchcie, na korki. Jadek ma z nabojami. A ty potem weźmiesz pistolet Lemarczyka. A póki co? Może być różnie. Ściśiu, kto cię będzie sprawdzał, czy tam masz naboje, czy nie, jak przyłożysz pistolet do łba? Tak, to prawda. To może ja się z nim zamienię, co? Nigdy w życiu nie strzelałem z pistoletu. W wojsku cię nie uczyli? A w wojsku? Co w wojsku? W wojsku miałem karabin. Kogo mi ten Bolek wynalazł? Wyjmij magazynek. Ty, pojmiesz plufie. Zajmij się nim. Patrzymy. Ładujesz, naciskasz i koniec. Zichu. Gaś światło. Już powinniśmy zacząć. Szlak by trafił.
czego nie zaczynamy. Zobacz. Zatrzymaj go. Spotykamy się u mnie w warsztacie. Chodź. Nie zatrzymuj się. Odkładamy wszystko na jutro. Jedź do mnie do warsztatu. Muszę mieć taksi sprawne, no. Wesele mam dzisiaj. To akurat teraz musisz robić? Tak, teraz. Tak, to już jest coś. Co to jest? To jest na razie ciele. Cwaniaczku, ty na cielaka wydoisz. Co wydoisz? Co to jest? Trawa. A to powinno być wszystko pod szkłem. Rury, kotłownia. Na to trzeba mieć pieniądze. A co tu będziesz trzymać? Tu rozumiesz róże. Raz, dwa, trzy. Tu goździki. Tu gerbery, tulipany i tak dalej. Radzę ogórki albo pomidory. Idą cały rok. Niezła zakąska. Dzisiu, ta zakąska może nas zgubić. Zwłaszcza teraz, jak będziesz miał pieniądze. Dobra, dobra. Siedzisz? No chodź tu troszkę do nas, pobaw się z dziećmi. Wychodzisz. Obiecałem Rafałowi, że mu zrobię wóz, jak będę miał wolną chwilę. Musisz akurat to robić w niedzielę? W inny dzień nie mam czasu. A kiedy wrócisz?
Jak zrobię, to wrócę. Jakbym się zasiedział, to kładź się spać. Dziękuję. Do zobaczenia. No i koniec. Mamy się wyłączyć, że jedynie do łóżeczka. Nie, ja nie. Już. Nie marudź. Nie chcę spać. Posiedzę z wami. Miecio, no i co? Przejdziemy się troszeczkę, co? Mamusiu. Daj spokój. Miecio, no przejdziemy się, co? Chodź, pójdę z wami. O, tatuś. No nie, no, no już jest późna pora. Co, tatusiu. Już teraz godzina. Już. Nie grymać do łóżka. Już. No idź już spać, idź. Dobranoc. Kładź się. Uważaj na siebie. Trzymajcie się razem. Nie idziemy przecież na wojnę. Boleka, może nie chodź, zostań. Boję się. Czego? Jak was złapią, jak już o was wiedzą. Nic nie złapią, wszystko zostało pomyślane, trzeba. Boleka, nie chodź, zostań. Zgłupiałaś. Przecież czekają na nas. Dadzą sobie radę bez nas. Ale i dziewić będą też bez nas. Zostań. Do góry. I ani słówka. Co jest? Cicho. Ani słowa. Do piwnicy. Jest tu cicho. Zabrałeś pistolet i klucze? Tak. Zapal światło.
Dałeś klucz z bramy? Tak. Na miejsca. Aha, nie palić papierosów. Daj przycinek i młotek. Się przebijamy. Długo nie pożyje, jak będziesz tak na niego ładował do pełna. Nie mogę być stratny. Słuchaj, Rafał, jakby się moja stara pytała, czy długo byłem u ciebie, dożyć parę godzin, dobra? A czy ty myślisz, że ja cię tak zaraz puszczę? Kryśka z kolacją czeka. Podziękuj jej, ale może innym razem. Sam podziękuj. Mam się bez ciebie nie pokazywać. Wiesz, jaka jest Kryśka. No dobra, najwyżej na godzinę. A te kilka godzin to z kim? Z Baśką czy z Jolką? Ale co ty, dziecko jesteś? Umówiłem się do pokera. Więcej.
tym hałasie nie uśnie. Nie ma mowy. No to co mam zrobić? Iść na górę i powiedzieć, żeby przestali tańczyć? Na swoim własnym weselu? No ale to już drugi dzień, no. Nasze wesele trwało 3 dni. Nie pamiętam. Tato, daj, ja go uśpię. Co tu robisz? Spać! Spać! Daj, ja go uśpię. A ty dokąd? Powiem, że dzieci nie mogą spać. Może się uspokoją. Myślisz, że to coś pomoże? Rak. I przykryj dziurę. Nie, czekaj. To nic nie da. Musimy dostać się do Rygwi. Porządek. Jeszcze brama.
Panie, wolny pan? Nie, nie, proszę pana, wykluczone, nie mogę pana zabrać. Ale panie, nie mogę pana zabrać, pasażer na mnie czeka na dworcu. No pan musi mnie, pan musi mnie też zrozumieć, panie. No zrób pan coś. Co się stało? Telefon dzwonił dyrektor. Może Wojtek? My mamy dzwonić, a nie on. Pewnie sprawdzają strażnika. Zwijamy się. Dokąd? Jakby dzwonili do strażnika, to na portiernie. Panie, natychmiast pan zawiezie człowieka do szpitala. Ale ja nie wiem, gdzie to jest szpital, panie. Tu nie ma w okolicy, do Wrocławia pan z nim pojedzie. Czy pan szalał do Wrocławia? Tym gratem 47 kilometrów? Dajcie go tutaj! Przecież ja godzinę będę jechał tym trupem, panie! A co ja mam zrobić, jak nie umrze w drodze, co? Panie, nie gadaj pan tyle, jedź pan. Stary, dzwoń po milicję. Ja tu poczekam. Trzecia 20. Co? Pracowaliśmy 4,5 godziny. Yeah.
worek i ładuj. Poluś. Bolciu, pośpiesz się. Widujemy się. Zlaś na dół, będziesz odbierał worki. Ile tego jest? Zlaś, nie gadaj. Ile tego jest? Trzymaj. Zabrałeś wszystko? Wszystko. Na pewno? Tak. No dobra, zlaź na dół. Daj karnister. Tego jest? Ile ci obiecywa? Milion. Jak się postarasz, dostaniesz drugi. O kurwa. W porządku, żyję. Daj pistolet. Weź to. Gdzie są worki z forsą? Przy wyjściu. Masz polej na te miejsca, gdzie się byli z Mietkiem. Wojtek się nie zgłasza. To co robimy? Spróbujemy bez samochodu. Co jest? Wojtek się nie zgłasza. Dzwoniłeś? Tak. Zadzwoń jeszcze raz. Szkoda czasu. Ja zadzwonię. Worki, narzędzia pod mur. Wojtek. Tak. Musiałem jechać do szpitala, no. Nie. Tak, już jadę, no. Thank you.
Dajcie pistolety. Razenki. Oddaj papierosy. Wojtek, masz teczkę? Tak. No to dawaj. Bierz to i odjeżdżaj. Narzędzia wrzuć do stawu. Tu dzielisz pieniądze? Nie wasza sprawa. Dobra, dobra. Zaraz, zaraz. Biorę swoje. Połóż to! Połóż to! Niestety, żeście powariowali. Połóż to, ale tu już, no. Szybko, połóż to! Chodź to, szybko. Połóż to. Jazda! Do samochodu! No do samochodu! Spotkamy się tam, gdzie mówiłem. Czekaj, wyjrzę na ulicę. Gdzieś opalej mnie. Dlaczego nie śpisz? Gdzie byłeś tak długo? Zamknij drzwi. Czy możesz mi wreszcie powiedzieć, gdzie byłeś całą noc? Pracowałem u Rafała. Potem zjedliśmy kolację. A po północy byłem w domu, rozumiesz? Ciszej nie możesz. Dzieci śpią.
ty robisz? Zapamiętaj, co ci powiem. Jak będą cię pytać, gdzie ja byłem wczoraj, powiesz im, że ja byłem u Rafała, robiłem mu samochód. Potem zjedliśmy kolację. Ale wróciłem po północy, rozumiesz? Jak kto będzie pytać? No, Jacek, Alka, znajomi. Dlaczego mam kłamać? Czyje to? Do podziału. 2 miliony dla nas, reszta idzie do ludzi. Idźcie spać, gówniarze! Idźcie spać. Coś ty mnie narobiła, Halina.
dobra ludzina. Śpij, śpij, Marysiu. Śpij, śpij. Akurat można spać. Milicja. Dzień dobry. Ojciec w domu? Tak, jest w łazience. O co chodzi? Obywatel Leon Badziak, to pani mąż? Mąż. Proszę go poprosić. Ale nie wiem, o co chodzi. Sierżancie, wejdźcie do środka i zamknijcie drzwi. Gdzie ta łazienka? Ale o co chodzi? Proszę go poprosić. Leon? Leon, milicja do ciebie. Leon! Zaraz. Badziak, Leon, to pan? Tak. Proszę się ubrać, pójdzie pan za mi. Nie rozumiem. Później to panu wyjaśnimy. Proszę się ubierać. Leon, powiedz mi, co się stało. Leon! Co się stało, no? Co ta milicja robi w moim domu? Co to znaczy? Potrzymaj dziecko. Nigdzie nie pójdziesz. Masiu. Ja muszę wiedzieć, co proszę się stało. Proszę nie przeszkadzać mężowi, proszę mu się pozwolić. Mam ubrać. Prawo wiedzieć, za co jest aresztowany. A kto tu mówi o aresztowaniu? Nigdy nie pójdziesz. Jak nie jest aresztowany, to dlaczego go zabieracie? Muszę wiedzieć, co się dzieje. Nie pójdziesz nigdzie. Zostaw to. Proszę, niech się pani uspokoi, wszystko się wie. Ja muszę wiedzieć, co się stało, inaczej nigdzie nie pójdzie. Dopóki się wszystkiego nie dowiem. Cicho, bądź cicho. Nie. Nigdzie nie pójdzie. Zostań, nie pójdziesz nigdzie, zostań. Masiu, nigdzie proszę, nie pójdziesz, nigdzie. Nie wiem, ile było tych nowych 500 i tysiączek, ale chyba około miliona. Nie notuje wam numerów serii? My nie mieliśmy nigdy obowiązku notowania takich rzeczy. Przez nasze ręce przechodzą miliony, codziennie. Ja pytam kasjera, panie dyrektorze. Czasami ludzie mają takie dziwne hobby. Nie mam żadnego hobby. Więc nie ma pan tych numerów serii. Gdybym wiedział, że będą potrzebne. A może pan pamięta, ile było paczek nowych banknotów? 500 są zawsze pakowane w paczkach po 50 tysięcy złotych, a tysiączki po 100 tysięcy złotych. Więc ile było tych paczek? Panie Badziak, pan ma taką dobrą pamięć. Pan nam musi powiedzieć, ile było tych paczek. To jest dla nas bardzo ważne. Dokładnie to ja powiedzieć nie mogę. Może Wrocław notował. Jakby był obowiązek spisywania, to bym spisywał. A tak? A to szwagra. Cicho. Cichula, tylko nie szalej. No. Wojtek. Teraz ty, Tadziu. Możesz mi żal tylko do swojej starej, że dostajesz 600 tysięcy mniej. Dobra, dobra, ładuj. To weź na przechowanie. Wiesz, czyjej to jest? Tak, tak. Dobrze, zamelinuj.
nowych nie dzielimy? To do podziału za 3-4 lata. Jak dojdą numerów i serii, każda kasjerka będzie miała dane. Na zapomnienie trzeba poczekać. Zaraz, zaraz, panowie. A co będzie z moim sąsiadem? Widział nas. Trzeba oddać. Ile? Po 50 tysięcy. Co ty za co? Za milczenie. Nie. Po 30 wystarczy. A jak mu będzie mały i zacznie szantażować? To się go wykończy. No chłopcy, po te 30 tysięcy. Jasny szlak, niech to trafi. Panowie, od dzisiaj żyć skromnie. Zaczekajcie chwilę. Widzisz, małpo? Nie wierzyłaś mi. Wiesz, jak widzę takie nowe pieniądze, to aż żal wydawać. Nie zauważyłem tego. Przedwczoraj dałem cię nowe 500 zł, a dzisiaj brzęczysz, że nie masz na dom. No, jakbyś dawał takimi paczkami. Raz na tydzień, czy co drugi dzień? Może być raz w miesiącu. Oj, matka, oszczędna się robisz. Daj, muszę to zapakować i wnieść do piwnicy. A co to za pieniądze? Do podziału za parę lat. A z kim się będziesz dzielił? Oj, między Pacułem i Siurskiego, Kalesińskiego, nas. A ty? To nasze. Daj. A to... To mnie się nic nie należy? Ze mną nie będziesz się dzielił? A kto cię kontaktował z Badziakiem? Kto ci pomagał? Aż kochanie, jak mogłam chodzić do Badziaka? Przecież byłoby to podejrzane. Aha. A ja mogłam? Ja mogłam się kontaktować z Badziakiem, ja mogłam szyć maski, mogłam chodzić do banku. Co ty robisz? No, dzielę. No bo co? W tereniu. No przecież to jest nasze wszystko. Nasze, twoje, moje. Tak. Śmaszę, jakby cię kto nie znał. Już mam dosyć tego proszenia cię o każdy grosz. A teraz będę żyła na własny rachunek. Dobrze, dobrze. No tak. I słuchać, że z twojego potu żyję? Co ty robisz? Połóż to. Połóż to! Wariatko, mam przy siebie iść do więzienia. Połóż to! Nie, nie, nie. Połóż! Oddaj to! Sztyk! Jak ci się skrzyżyło ze mną życie, to możesz to spieprzać i to już! Może wreszcie odetchnę. Masz! Masz, odław się! Nażdżę się z tymi pieniędzmi! Potworo ty! Człowiek tyra, haruje jak wół.
A ty ciągle mało i mało! Mało i mało! Idź do pracy, to cię nauczą rozumu. Od dzisiaj będę wydzielał każdą złotówkę. Nauczę cię żyć z ołówkiem w ręku. Jaki kosmos jest taki machalny, jest tak fabry, wejście. Woda toaletowa, francuska. Gdzie to ciebie? Proszę. Witamina. Witamina. To jest blisko. Pani Teresko? Niech pani przyjdzie na chwilę. Już myślałam, że pani tu dzisiaj nie będzie, a mam coś ładnego dla pani. Śliczna, co? Mm-hmm. A może te pani zobaczy też? Bardzo ładna. No wie pani, bardzo ładna. A ile ona kosztuje? 420. Proszę pani, to ja to biorę. Chwileczkę. Przecież ja jeszcze nie kupiłam. To którą pani bierze? Obie biorę, proszę pani. No niechże pani pozwoli. Niech zostawi. To ja tą biorę. Ale ja zostawiłam pieniądze, więc ja pójdę do PKO albo do męża, do warsztatu, dobrze? Dobrze, tylko niedługo, pani Tereska, dobrze? Mamy nowego kierownika. Lubi wpadać w nieodpowiednim momencie. Umawiamy się pół godzinki, nie dłużej, dobrze? Dobrze. W jakiej cenie pani są te kapy? 420, ale już obie sprzedane. 420? Tak. Zygmunt. Proszę pani, ale ja nie będę miała pani wydać. Proszę zaczekać, pójdę rozmienić te koleżanki. Dobrze. Nazwiska imię, proszę. Zygmunt Jaskulski. Imiona rodziców? Wiktor Józefa. Data urodzenia? 1.10.1942. Miejsce urodzenia? Stryków. Nazwiska pańskiej matki? Zagrowa. Wykształcenie? Podstawowe. Zawód wyuczony? Elektromechanik. Miejsce pracy? Warsztat prywatny. Stan cywilny? Stan cywilny. Żonaty. Stan rodzinny. Stan rodzinny, proszę. Dwoje dzieci. Ile razy i kiedy przebywa pan w zakładzie karnym? Nie byłem karany. Dziękuję. Wymierzę oskarżonemu Zygmuntowi Jaskulskiemu kary łączne. 25 lat pozbawienia wolności, 260 tysięcy złotych grzywny i 15 lat pozbawienia praw publicznych.
Oskarżonego Zdzisława Jaskulskiego uznaje za winnego popełnienia czynów zarzuconych mu w punkcie 1, 2, 3, 5, 8 i 13 aktu oskarżenia i za to skazuje go. Za czyn opisany w punkcie 1 na zasadzie artykułu 210 paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 60 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego oraz na zasadzie artykułu 36 paragraf 3 kodeksu karnego na 20 lat pozbawienia wolności, 50 tysięcy złotych grzywny i pozbawienia praw publicznych na okres 10 lat. Wymierza oskarżonemu Wojciechowi Misiurskiemu kary łączne. 25 lat pozbawienia wolności, 150 tysięcy złotych grzywny i 15 lat pozbawienia praw publicznych. Wymierza oskarżonemu Bolesławowi Pacule kary łączne. 25 lat pozbawienia wolności, 200 tysięcy złotych grzywny i 15 lat pozbawienia praw publicznych. Na 20 lat pozbawienia wolności, 50 tysięcy złotych grzywny i pozbawienia praw publicznych na okres 10 lat. Wymierza oskarżonemu Tadeuszowi Karasińskiemu kary łączne. 25 lat pozbawienia wolności, 700 tysięcy złotych grzywny i 15 lat pozbawienia praw publicznych. Na 20 lat pozbawienia wolności, 50 tysięcy złotych grzywny i 15 lat pozbawienia praw publicznych.